umiłowani przyjaciele tutaj z tego wspaniałego zakątka Stanów Zjednoczonych w Stockbridge, w tym przepięknym sanktuarium Miłosierdzia Bożego na amerykańskiej ziemi, kierowanym i obsługiwanym przez naszych drogich księży Marianów. Jest to naprawdę niezwykłe wrażenie, jak wielka prawda objawiona na polskiej ziemi, Polsce i całemu światu, całemu Kościołowi Świętemu, jak ona się właśnie rozprzestrzenia po całym globie, że wszystkie narody, w tym także naród amerykański i tak jak widzimy, że mamy przyjaciół, braci i siostr z narodu koreańskiego, których też bardzo serdecznie witamy w naszej tutaj służbie Bożej podczas mszy świętej. Kochani, to wszystko inspiruje nas, żebyśmy ciągle na nowo zrozumieli i głębiej i coraz głębiej to, skąd pochodzi człowiek. Gdzie jest początek kosmosu? Co stanowi naturę, istotę życia ludzkiego? I jakie jest, kochani, ostateczne przeznaczenie człowieka, który pojawia się na ziemi tylko na pewien czas, żyje w czasie i przestrzeni tego wszechświata, żeby się przygotować na swoje wiekuiste istnienie. Jakie to jest, kochani, wszystko fundamentalne, jakie ważne. I spróbujmy te treści zestawić z tą cudną prawdą o tym, że nasz Pan Bóg jest sam, odwieczny, Pan nieba i ziemi, Stwórca i Zbawiciel Wszechświata. Że On cały we wszystkim, co Go stanowi i w Jego tych dwóch głównych dziełach właśnie stworzenia i odkupienia, że to wszystko, kochani, jest przeniknięte Jego odwieczną i miłosierną miłością. Jeżeli pytamy, kochani, jeżeli o człowieka, to to, co jest dla naszego rozumu najpierw najważniejsze, to jest znalezienie właściwej, adekwatnej, prawdziwej odpowiedzi na pytanie o genezę człowieka. Skąd pochodzi człowiek i cały ten widzialny kosmos? I w kontekście, kochani, obecnego światowego stanu nauki nie dosyć jest przypominać sobie prawdę centralną dla pytania o pochodzenie człowieka. Że cały człowiek ze swoim ciałem ludzkim i ze swoją duszą ludzką i ze swoim duchem, to znaczy rozumem, pamięcią i wolną wolą,
pochodzi od Boga Kreatora. I tutaj, kochani, nie możemy mieć żadnych wątpliwości. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że młodzieży Stanów Zjednoczonych, czy już dzieciom uczącym się w różnych szkołach Ameryki Północnej, Europy, Polski i świata, chce się wmówić totalną nieprawdę, że świat albo powstał z materii, i tak twierdzą zwolennicy teorii ewolucji Darwina, którzy zakładają, że materia zawsze już istniała. A jak nieprawdziwą jest ta teza, świadczy fakt, że materia jest śmiertelna. Czyli, jeżeli chcielibyśmy uzasadnić istnienie kosmosu racją, którą nazywa się materią, to wskutek tego, że ona obumiera, byłby to absurd. Czyli co to oznacza, kochani, że materia obumiera? Że materia się zmienia? Że materia przekształca się? To świadczy, kochani, o tym, że materia nie może być wieczną praracją tego, co jest. Czyli istnienia kosmosu i istnienia człowieka. Dlatego też, kochani, nawet w świetle najważniejszych osiągnięć w takich naukach przyrodniczych jak fizyka, chemia i biologia, nie mamy ani jednego dowodu, ani jednego śladu w wykopaliskach, który by mówił o tym, że świat i człowiek powstali na drodze ewolucji określonej zasadami Charlesa Darwina, makromutacji i makroselekcji. To jest, kochani, absurd. Nie ma w żadnym laboratorium fizyki, biologii i chemii na całym świecie, łącznie z waszymi wspaniałymi Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, ani jednego doświadczenia, że z jednego gatunku możemy wyprowadzić drugi gatunek, wyższy, istot żywych. Co więcej, kochani, my nie jesteśmy w nauce współczesnej zdolni, żeby w laboratorium naukowym wyprodukować jedną żywą komórkę. Czyli co to, kochani, oznacza? Że wykluczonym jest teza Charlesa Darwina i wszystkich neodarwinistów o tym, że człowiek powstał na drodze ewolucji materii. A czym się różni neodarwinizm od darwinizmu? A mianowicie tym, że tak jak Darwin przyjął materię jako tę przyczynę wszystkiego, tak neodarwiniści, między innymi z takim Manfredem Eigenem, fizykiem, twierdzą, że świat nie powstał z materii, tylko powstał z nicości. Nihil miałoby być według neodarwinistów praracją wszelkich istot żywych i całej materii nieożywionej, wszystkich planet, całego kosmosu.
kosmosu. To jest, kochani, jeszcze większy absurd, którego my nie możemy zaakceptować. I dlatego też, kochani, w świetle najnowszych badań naukowych, w naukach przyrodniczych i w naukach humanistycznych, z każdym dniem uzyskujemy coraz więcej dowodów na to, że u podstaw genezy kosmosu i człowieka stoi Pan Bóg jako kreator. A ponieważ znajdujemy się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, dlatego przypomnijmy sobie, kochani, prawdę, którą powiedział Pan Jezus siostrze Faustynie i którą z objawem Jezusa Miłosiernego dla siostry Faustyny ten utalentowany, niesamowicie precyzyjnie myślący spowiednik, ksiądz profesor Michał Sobocko z Wilna, on napisał takie traktaty o Miłosierdzie Bożym i tam, kochani, przypomina nam w sposób systematyczny, a mianowicie, że u podstaw istnienia wszechświata i człowieka stoi stwórcza, miłosierna miłość naszego trójosobowego i zarazem jedynie prawdziwego Boga. I dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii słowa Pana Jezusa. Ja je ponownie przytoczę, bo one są bardzo ważne dla naszego tematu. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Kochani, to pojęcie Pan oznacza, że Bóg jest Królem. A co to znaczy, kochani, dosłownie, że Bóg jest Królem? Bóg jest Królem oznacza, kochani, że Bóg jest Stwórcą świata, bo tylko Stwórcy świata przysługuje tytuł Rex, Król. A co to znaczy tytuł Król? To znaczy, że do Niego należy władza nad całym kosmosem. Nie tylko nad prawem moralnym, czyli nad tym ładem, który łączy człowieka z człowiekiem, lecz także nad wszystkimi prawami przyrody. I z tym mieli i mają wszyscy materialistyczni ewolucjoniści potężne problemy. Bo, kochani, po tym jak Isaac Newton i inni zaczęli odkrywać prawa przyrody, okazało się, że prawa przyrody, które regulują wszechświat w jego wzajemnym przyporządkowaniu planet i dróg mlecznych i wszystkiego, co go stanowi, okazało się, że prawa przyrody nie są natury materialnej. I chociaż pierwotny marksizm, tak jak i pierwotny darwinizm, ugięli się przed prawami przyrody, to jednak, kochani, największy problem zaczęli mieć z tym faktem, ponieważ prawa przyrody nie są natury materii, lecz są natury duchowej. I w związku z tym właśnie zauważamy, że cała rzeczywistość, a szczególnie rzeczywistość żywa, czyli rzeczywistość ludzi, mężczyzny i kobiety, rzeczywistość zwierząt, tych pięknych zwierząt, których tutaj macie, i tych niedźwiadków, które tutaj sobie tak pięknie też mają, tyle tych
przepięknych terenów i koni, i tych wiewiórczyk, które są tutaj takie fajne w Ameryce. Więc, kochani, i świat roślin, kwiatów, zbóż, czyli to wszystko, co stanowi materię ożywioną, posiada w sobie zasadę życia, którą starożytni Grecy nazwali anima. Rośliny posiadają anima vegetativa, czyli duszę tą wegetatywną. Zwierzęta anima vegetativa i sensitiva, czyli duszę zmysłową i wegetatywną. Natomiast człowiek posiada jako jedyna bytowość widziana w wszechświecie jeszcze do tego wymiaru duchowego anima intellectiva, czyli posiada ducha. I nie dziwimy się, że zarówno święty Paweł Apostoł w dzisiejszym Słowie Bożym zwrócił nam uwagę na człowieka wewnętrznego. A kim jest, kochani, człowiek wewnątrz swojego bytowania? Człowiek jest, kochani, duszą. Człowiek nie jest tylko materią. Ale tak jak podkreśliliśmy, nawet gdyby, kochani, przyjąć, że to wszystko, co jest, jest materią, to nie potrafilibyśmy tych postaci materii wyjaśnić w świetle samej materii. A teraz zauważmy, kochani, że my mamy do czynienia w świecie roślin, zwierząt i ludzi z duchem i duszą do czynienia. A kochani, duch i dusza to jest inna zasada bytowania. To nie ma z materią nic wspólnego. I proszę sobie wyobrazić, że tak jak Słowo Boga nam mówi o duszy i duchu, tak wcześniej przed świętym Pawłem ci starożytni mędrcy jak Sokrates, Platon i Arystoteles, którzy żyli 2500 lat przed nami, oni w sposób systematyczny i tylko z pomocą rozumu, ponieważ nie byli ludźmi wierzącymi, byli pogańskimi uczonymi w Atenach. I proszę sobie wyobrazić, że oni doszli do systematycznego poznania ludzkiej duszy i ludzkiego ducha, w sensie ludzkiego rozumu. A później jeszcze, kochani, myśl chrześcijańska odkryła, że ducha ludzkiego nie tworzy tylko intelekt, czyli ta władza, dzięki której my poznajemy świat i kosmos, lecz święty Augustyn i inni uczeni, czy święty Tomasz z Akwinu, oni, kochani, odkryli, że w naszym duchu istnieje także pamięć. Istnieje także wolna wola. I dlatego też, kochani, człowiek jest także duchem i duszą, bo to stanowi o naszym wnętrzu. I dusza kształtuje sobie materię naszego życia i właśnie ta materia kształtuje się do postaci ciała. I ciało nie może być pojęte jako produkt materii ewoluującej w czasie i przestrzeni kosmosu, lecz ciało, kochani, tak samo jak i nasza osobista, wewnętrzna, nieśmiertelna, zdolna do myślenia, zapamiętywania i miłości dusza i duch ludzki. To wszystko, kochani, cały człowiek
totalności jest dziełem cudnego, boskiego Stwórcy, czyli Kreatora. On stworzył całego człowieka i powołał go z duszą i ciałem do życia ziemskiego. I dlatego też, kochani, to uświadomienie sobie genezy naszego życia jest fundamentalne. Jest rozstrzygające. Bo teraz proszę zobaczyć, jeżeli przyjrzymy się istocie życia ludzkiego, to ją stanowi, kochani, permanentne poznawanie rzeczywistości. Bo przecież po co innego Pan Bóg podarował nam rozum? Po to, kochani, żebyśmy stale, dzień po dniu, nie tylko w ramach szkoły, uniwersytetu, to jest tylko takie preludium dla cudnych dróg prawdy człowieka myślącego. Dlatego też, kochani, bardzo ważną kwestią jest, żeby na drodze rozumu docierać do prawdy. Bo tylko prawda spełnia nasz rozum. Żadne fałszywe teorie, żadne wymysły ludzkie, które nie są zgodne z prawdą, nie spełniają naszego rozumu w jego poznawaniu świata. Dlatego też, kochani, jeżeli warto studiować, uczyć się całe życie, nie tylko w okresie szkoły, bo rozum jest nie po to tylko, żeby przygotować człowieka do wykonywania zawodu. Rozum nie jest po to, żeby wypiec chleb, aby nie być głodnym. Nie. To by było zniewolenie rozumu. To by było, kochani, ograniczenie rozumu. A po co jest rozum? Po to, żeby, kochani, codziennie, dzień po dniu, poznawać rzeczywistość. Cieszyć się prawdą o najmniejszym pyłku tego wszechświata. A cóż mówić już, kochani, o poznawaniu człowieka, drugiego człowieka? A cóż mówić, kochani, o poznawaniu Boga Najwyższego? Przecież myśmy powinni codziennie penetrować kosmos i nie tylko statkiem kosmicznym Apollo, czyli my, szybować po przestrzeniach kosmosu. Co więcej, nasz rozum nie potrzebuje żadnego statku kosmicznego. I proszę powiedzieć tej wspaniałej instytucji NASA, niech się nie wysila tak za bardzo i niech nie produkuje statków, wydając olbrzymie fortuny, które mogłyby posłużyć wielu ludziom w ich koniecznych potrzebach. Jaki my mamy najwspanialszy statek kosmiczny, którym my się przemierzamy, kochani, z Ziemi, nie tylko na planety. Kochani, rozum ludzki to jest takim statkiem kosmicznym, że te wszystkie Apollo amerykańskie, czy rosyjskie, czy chińskie są kompletnie nieporównywalne. Bo my naszym rozumem szybujemy ku niebu, ku Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. My się przechadzamy i poznajemy prawdy wieczne. Nie tylko te, które istnieją w czasie i przestrzeni tego świata, lecz, kochani, rozum to jest taki wielki duch, że on nam pozwala rozmawiać z Bogiem, który jest poza tym kosmosem. A pamięć, nasz drogi pan Robert, jako informatyk z wykształcenia, fascynuje się pamięcią elektroniczną. I ja podziwiam i pana Roberta, i każdego, kto to czyni. Ale, kochani, jeżeli my porównamy genialność pamięci człowieka, to ona jest kompletnie nieporównywalna.
bo nasza pamięć jest pamięcią osobową, żywą, ludzką i ona jest genialna. Natomiast ta pamięć elektroniczna jest zasadniczo zależna od pamięci człowieka. Tylko to, co my w nią wprowadzimy, to będzie w niej przechowane. A Pawełek już się genialnie orientuje w tych sprawach elektronicznych i słyszałem, Pawełku, jakie ty masz wspaniałe talenty w tej materii, że czasami tatę swojego wykształconego fachmana prześcigasz w tych niektórych właśnie funkcjach, więc cieszymy się, Pawełku, ale pamięć, która jest w tobie, twoja, osobista, to jest genialna, bo ty w niej pamiętasz o Panu Bogu w niebie, o aniołach, o rodzicach, o swoim Piotrusiu, którego bardzo miłujesz, o Aleksie i wszystkich nas, i zwierzętach, i kwiatach. Takiej wielkiej pamięci i żywej pamięci nie posiada żaden komputer na świecie. I powiedz, Pawełku, wszystkim elektronikom na świecie, wy nie wiecie, czym się zajmujecie. Zajmijcie się przez moment cudem ludzkiej pamięci. To ona was oszołomi. To jest, kochani, cud stworzenia. A teraz, jeżeli dotkniemy wolnej woli człowieka i, kochani, i my sami ze siebie możemy powiedzieć drugiemu człowiekowi, temu oto, którego napotykamy, miłuję cię, to, kochani, tego nikt nie potrafi na świecie. Tylko człowiek, jako istota wolna, potrafi drugiemu człowiekowi, potrafi aniołom w niebie, potrafi Bogu, Stwórcy i Zbawicielowi powiedzieć: miłuję cię. I, kochani, jeżeli pytamy o wartość poznania prawdy, ona jest wielka. O wartość pamięci człowieka, ona jest wielka. Ale, kochani, największą wartością jest miłość. Bo w miłości, kochani, rozstrzyga się ostateczna doskonałość naszej istoty, naszej duszy i naszego ciała. I wszystkich myśli, i wszystkich słów, i wszystkich czynów. Bo, kochani, wszystko, co człowieka stanowi, powinno być wzorem naszego boskiego i pełnego miłości Kreatora, wypełnione miłością. Czyli jeżeli ktoś by nas zapytał: słuchajcie, wy katolicy, dlaczego wy tak cenicie rozum? My odpowiadamy: bo my miłujemy prawdę. A dlaczego wy cenicie pamięć? Ponieważ my chcemy prawdę poznaną zapamiętać. A dlaczego wy cenicie wolność? Dlatego, że my jesteśmy istotami powołanymi do miłości. A wolność, kochani, jest warunkiem miłości. Tylko istota wolna może podjąć decyzję o umiłowaniu Boga, anioła i człowieka. I dlatego też, kochani, dopiero wtedy myśl ludzka ma wartość największą, kiedy rodzi się z miłości. Słowo, które wypowiadamy, ma największą doskonałość, gdy je wypowiadamy z miłości. Wszystko, co nas stanowi, wszystkie nasze czyny, nawet, kochani chłopcy, jeżeli gracie w piłkę nożną, i mam nadzieję, że dzisiaj po południu jeszcze sobie razem zagramy, to wszystko, co czynimy, nawet gra, nawet sport, powinien być uprawiany i przeżywany z miłości, żeby uwielbić Boga za to wszystko, kim jesteśmy. I dlatego, kochani, tak samo ciało rozumiemy, że powinno być instrumentem naszej duszy. I powinno wyrazić prawdę i miłość. I po to, kochani, Pan Bóg nam podarował ciało.
żeby zmaterializować miłość, żeby uczynić miłość, żeby działać ze względu na miłość. I dlatego też, kochani, człowiek miłosierdzia to jest człowiek duchowy, to jest człowiek wewnętrzny, który stawia na prawdę i ona się zawsze, kochani, opłaci. Nawet jeżeli ktoś nas wyśmieje, pogardzi nami, to jest godny tylko większego lub mniejszego pożałowania, ponieważ, kochani, ten, kto pogardza prawdą, pogardza ostatecznie sobą i Bogiem i jest godny najgłębszego współczucia. I tak samo, kochani, w miłości i wolności stawiajmy na prawdziwą miłość miłosierną, wzory naszego Pana Jezusa Chrystusa. Idźmy w życie jako dziewczęta i chłopcy, jako matki i ojcowie, nauczyciele, przedstawiciele różnych zawodów, młodzieży. Idźmy w życie, żeby nieść wszystkim tę cudną, miłosierną, dobrą nowinę o stworzeniu i o zbawieniu całego kosmosu i każdego człowieka z głębi nieskończonego miłosierdzia naszego Boga i Pana. I mocno wierzmy i ufajmy. On jest prawdą najwyższą. On jest miłością najwyższą. I pamiętajmy, że tylko ten Pan nieba i ziemi jest nam w stanie podarować wieczność. A to, kochani, dla was oznacza, że Jezus Miłosierny podaruje wam wieczne Stany Zjednoczone i wieczną Polskę. I jakbyśmy się mieli w tych czasowych Stanach Zjednoczonych więcej nie spotkać, to módlmy się nawzajem za siebie, żebyśmy się spotkali w wiecznych Stanach Zjednoczonych. I proszę pamiętać o naszym narodzie polskim tam nad Wisłą i o mnie, żebyśmy tam kiedyś dalej dyskutowali, bo w wieczności, kochani, będziemy, Dawidzie drogi, prowadzić wieczne dyskusje. I zobaczysz, przypomnisz sobie to wzgórze Miłosierdzia Bożego w Stanbridge i będziesz pewny, że ten ksiądz Tadeusz, który wtedy przemawiał w tym sanktuarium, miał rację. I niech się tak, kochani, stanie dzisiaj, jutro i w całym naszym życiu, żebyśmy byli wzorem świętej siostry Faustyny i błogosławionego księdza Michała Sobocki, apostołami miłosierdzia w tym świecie i w całym czasie naszego życia. Czego wam z całego serca życzę.